Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym obchodzimy 70-lecie Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Jest nam niezmiernie miło powitać absolwentów, roczników najmłodszych i najstarszych. Bardzo serdecznie powitaliśmy pedagogów z dawnych lat. Wszyscy są zaciekawieni tym, co robią w życiu, tym, jak potoczyły się ich losy. Przywitaliśmy również bardzo wielu oficjeli w naszym mieście. Uczniowie, jak widać, rozdają tarcze szkolne. Wszyscy są zachwyceni. W imieniu Rady Miasta chciałabym złożyć gratulacje całej szkole, całej społeczności. Pani dyrektor, 70 lat to bardzo dojrzały wiek. Wiek, który ma dużo sukcesów i myślę, że szkoła będzie dalej kwitła w dalszym ciągu, a uczniowie tej szkoły będą chlubą naszego miasta. Nasza grupa reprezentuje Technikum Rolnicze Jelenia Góra, ulica Kraszewskiego 8. Wówczas dyrektorem naszej szkoły była Eugenia Piotrowska, a my byliśmy jej uczniami i bardzo mile wspominamy ten czas. On był dla nas radosny, przyjemny i młodzieńczy. Tam rozwijaliśmy się oraz byliśmy kwiatem tejże szkoły. Dziękuję. Jesteśmy absolwentami z roku 57-62. Jest nas mała grupka, która się spotyka od 2010 roku corocznie. Dziękuję. Jesteśmy absolwentami Państwowego Technikum Rolniczego w Jeleniej Górze. Kończyliśmy maturę w 68 roku. Dlatego postanowiliśmy teraz po jakichś wielu latach się spotkać, zobaczyć się z kolegami, koleżankami. Zobaczymy. Będzie na pewno interesujące spotkanie. Na pewno od tego oczekuję i chyba tak będzie. Dziękuję. Niezwykła to przyjemność gościć na tego rodzaju uroczystości. Ja wprawdzie nie byłem uczniem, ani jestem absolwentem tak zwanego weterynarza, ale znam tę szkołę doskonale, bo wielu moich kolegów tam chodziło. Mało tego, chodziłem do przedszkola kolejowego, które graniczy posesją z dawną szkołą weterynaryjną. Bardzo się cieszę, że mam okazję, przyjemność uczestniczyć w takiej uroczystości. Ksiądz Anon Bielecki, kanonik honorowy kapituły Świętego Krzyża we Wrocławiu, wiejski proboszcz, absolwent Technikum Weterynaryjnego w 1978 roku. Moja obecność na tej dzisiejszej uroczystości wynika z faktu, że jestem absolwentem Państwowego Technikum Weterynaryjnego. Obok mnie jest jeszcze czterech innych braci kapłanów, którzy pracują na różnych stanowiskach na terenie naszej ojczyzny. Ja natomiast pełnię jeszcze funkcję proboszcza wiejskiej parafii takiej Chrystusa Króla w Jemielnie koło Góry Śląskiej. Technikum weterynaryjne skończyłem w 1978 roku. Bardzo mile wspominam tę szkołę, która dała mi silne podwaliny przyszłego samodzielnego życia, szczególnie pięcioletni pobyt w internacie, no i wspaniałe oddziaływanie na nas kadry pedagogicznej, różnych specjalizacji, szczególnie lekarzy weterynarii, którzy dzielili się z nami mądrością, wiedzą, doświadczeniem życia. To wszystko owocuje teraz, kiedy już człowiek jest dojrzały, kiedy już po połówce jest tego swojego życia coraz bliżej zbawienia i realizuje swoje powołanie wszędzie tam, gdzie Pan Bóg każdemu z nas je palcem swojej opatrzności wypisał. Dzisiaj w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia o godzinie 9:30 przewodniczyłem mszy świętej w intencji wszystkich absolwentów naszej szkoły, w intencji kadry pedagogicznej, dziękując Bogu za żywych, z którymi się dzisiaj spotkam i wspominając wdzięcznością także i zmarłych, którzy odeszli do wieczności. Niech doznają od Boga wiecznej nagrody za wszelkie dobre, które dzięki ich życiu stało się moim i moich kolegów, koleżanek udziałem. Cieszę się z dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego przeżywania tego święta, które upamiętnia i ukazuje swoiste oddziaływanie tej ludzkiej mądrości na oddziaływanie na nasze życie społeczne,
na to wszystko, w czym realizujemy każdy swoje nasze własne egzystencjalne powołanie i życie. Tyle, co miałbym do powiedzenia i życzę wszystkim jak najwięcej zdrowia, Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia, wszędzie tam, gdzie spełniają swoje życiowe zadanie. Szczęść Boże. Obydwaj tu stojącym obok Romkiem kończyliśmy w 1974, to jest 42 lata temu. No i z wielką przyjemnością przybyliśmy tutaj, żeby spotkać kolegów, przyjaciół, no i powspominać. I przy okazji, jak po tylu latach się spotykamy, to na pewno czujemy się dużo młodziej. Tak jest, wrócić do lat młodzieńczych, do wspomnień, to jest piękna sprawa. Także prawdopodobnie dzisiaj nie będziemy nocowali w domu, bo... Ale dzięki temu jutro kobiety otrzymają kwiaty. Tak, tak. Szanowni Państwo, z niewielkim opóźnieniem myślę, że możemy rozpocząć naszą uroczystość. Każdy tu jest gościem, to obyczaj nasz. Dobrze jest, gdy od siebie innym coś dasz. Wszystko wspólne jest, radości, smutki też. Więc chodź! I ty możesz zostać z nami, tu dla ciebie miejsce mamy. Bo łatwiej cieszyć się światem, gdy się czujesz bratem. Tu każdy pomoże i ty możesz zostać sami. Tu dla ciebie miejsce mam. U nas każdego dnia dzielimy co się da. Tu wiecznie święto trwa. Tego co nas łączy nie pojmie chyba nikt. W tym prawdziwy życia smak. Między bratwy krwi jest takie piękne, że inne tracą blask. Przy jego blasku piękniejszych miejsc nie widział jeszcze nikt. Teraz widzę, jaką drogę mam za sobą, gdy patrzę na nich, gdy ich śmiech słyszę w tle. W pamięci przeszłość budzi się. Więc chodź! I ty możesz zostać z nami. Tu dla ciebie miejsce mamy. Bo łatwiej cieszyć się światem, gdy się czujesz bratem. Tu każdy pomoże. I ty możesz zostać z nami. Tu dla ciebie miejsce mamy. Tego dnia dzielimy co się da. Tu wiecznie święto, tu wiecznie święto trwa. Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija. Sandra Pietrzyk, absolwentka naszej szkoły. Paweł Dernoga, nauczyciel historii w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej. Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność. Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia. Inspirujemy do wysiłku intelektualnego. To właśnie tacy nauczyciele budowali przez 70 lat misję technikum weterynaryjnego wschodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Mamy dziś zaszczyt w imieniu gospodarza święta szkoły, pani dyrektor Heleny Kasperczyk, przywitać Państwa na uroczystości 70-lecia Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze. Prosimy wszystkich Państwa o powstanie. Poczet sztandarowy, wprowadzić sztandar. Thank you.
Prosimy Państwa o odśpiewanie hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szarno odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie. Zapraszamy na scenę gospodarza dzisiejszej uroczystości, panią Helenę Kasperczyk, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ten piękny chór to są również weterynarze. W zawodzie tym przekształciła się nieco przynależność do płci. Można powiedzieć, że to już nie jest technik weterynarii, tylko techniczka, lub nie jest lekarz weterynarii, tylko lekarka. Bardzo pięknie zaprezentowali piosenkę, którą mogli Państwa przywitać. Ja witam Państwa wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Dla mnie to dzisiaj wielkie święto i cieszę się i raduję, że mogę Państwa tutaj dzisiaj gościć. Szanowni Państwo, są dni w życiu człowieka pisane w różnych językach. W języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. I dziś właśnie nadszedł taki dzień. Z głębokim wzruszeniem pragnę rozpocząć jakże ważne dla nas wydarzenie, jakim jest 70-lecie Technikum Weterynaryjnego. Z tej okazji mam zaszczyt w imieniu własnym, grona pedagogicznego, pracowników Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej powitać przybyłych na tę uroczystość dostojnych gości. Dzisiejsze wydarzenie ma charakter historyczny. Łączy w sobie już zapisaną kartę 70-letnich wydarzeń szkoły, ale jest także symbolem wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień. W życiu każdego człowieka, każdej zbiorowości są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień, przemyśleń. Mamy wówczas okazję do rozpamiętywania tego, co było, ale także do rozważań na temat tego, co jest i do snucia wizji dotyczących tego, co będzie. Całkiem niedawno obchodziliśmy 65-lecie naszej szkoły. W mgnieniu oka minęło kolejnych 5 lat. Jesteśmy wyjątkową placówką, będącą połączeniem, i tu proszę o uwagę, bo jest to niebywałe, połączeniem Zespołu Szkół Żywienia i Weterynarii, Zespołu Szkół Agroturystycznych, Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych, Gimnazjum nr 5, Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych oraz Bursy Szkolnej nr 4. Nie było to łatwe połączenie. Ileż to zabiegów integrujących musiałam podjąć jako dyrektor szkoły, ale było warto. W ostatecznym rozrachunku stanowimy silny, kreatywny zespół szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej. O tejże sile decyduje bardzo wiele elementów, a w szczególności wysiłek i talent zarówno nauczycieli, wychowawców, jak i młodzieży, którym w tym miejscu pragnę podziękować za to, że są i współtworzą naszą społeczność. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasami dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka wywołuje ponownie młode, szczęśliwe chwile.
Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsc, w których zostawiło się część życia. Szanowni Państwo, teraz troszeczkę prywaty. Funkcję dyrektora szkoły sprawuję od 2001 roku, czyli już 15 lat. I muszę Wam przyznać, że nie ma dla gospodarza obiektu większej satysfakcji niż widzieć tę przestrzeń wypełnioną zacnymi, przyjaznymi gośćmi. Z dumą podsumowuję również, że w tej samej szkole pracuję już 25 lat. O historii szkoły można mówić bardzo długo i bardzo dużo dobrego. Można powiedzieć o jej byłych i obecnych pracownikach, z których wielu związało z tą szkołą całe swoje zawodowe życie. Również obecnie szkoła chlubi się wysoko wykwalifikowaną kadrą. Poza formalnym przygotowaniem nauczycieli mają oni cechę najważniejszą. Pozytywny i przyjazny stosunek do ucznia. Drodzy Państwo, według ogólnopolskiego rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw w 2011 roku szkoła nasza zajęła szóste miejsce wśród wszystkich techników na Dolnym Śląsku oraz drugie miejsce w Jeleniej Górze. W oparciu o wiedzę na temat wyników zdawalności egzaminu zawodowego przeprowadzonego przez okręgowe komisje egzaminacyjne w całej Polsce w roku 2015 perspektywy wskazały szkoły, w których zdawalność egzaminu zawodowego wynosiła 100%. I tutaj, drodzy Państwo, miód na moje serce, wśród wymienionych szkół znalazło się Jeleniogórskie Technikum Weterynaryjne, które w cytowanym rankingu miesięcznika Perspektywy zajęło 3. miejsce w kraju. Dziękuję bardzo. Jest to szczególne wyróżnienie dla Jeleniogórskiej Szkoły z tak wielkimi tradycjami. Sukcesy naszych wychowanków niejednokrotnie miały miejsce także poza murami szkoły, w ramach rywalizacji międzyszkolnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Ich zwycięskie lokaty na olimpiadach wiedzy i umiejętności rolniczych, międzynarodowych konkursach gastronomicznych to jedno z wielu. W roku 2014 i 2015 osiągnęli pierwsze miejsce i tytuł najlepsi uczniowie w zawodzie w regionie jeleniogórskim. Ponadto zasilili oni grono laureatów konkursów przedmiotowych, sportowych, a za wysokie wyniki w nauce corocznie stają się stypendystami prezesa Rady Ministrów. Starając się o wszechstronny rozwój młodego pokolenia, realizujemy liczne koła zainteresowań, imprezy o zasięgu lokalnym, projekty unijne, na przykład Comenius z partnerem w Czechach, praktyki zagraniczne we Francji, w Niemczech, staże w Wiedniu, Holandii oraz we Włoszech w Cervi. O sile naszej placówki decyduje także otwartość na działalność pozaszkolną i związaną z nią współpracę ze środowiskiem lokalnym, na przykład ze schroniskiem dla małych zwierząt, związkiem kynologicznym, z którymi rokrocznie współorganizujemy majówkę ze zwierzakami czy międzynarodowe wystawy psów rasowych. Uczniowie Technikum Weterynaryjnego od kilku lat pomagają w obsłudze międzynarodowych wyścigów psich zaprzęgów. Każda forma działalności pozaedukacyjnej to dla nas nauczycieli sprawdzian naszych umiejętności pedagogicznych. Opinie samych zainteresowanych, czyli uczniów, ich postawa, zaangażowanie mówią same za siebie. W tym miejscu pragnę podziękować kadrze nauczycielskiej, która pełniąc rolę mentorów kształtuje osobowość młodego pokolenia, jednocześnie dostrzegając w nim to, co najlepsze. Wiadomo wszystkim, iż osobowość nauczyciela, jego kultura osobista, umiejętność pracy z każdym uczniem, zdolności organizacyjne i merytoryczne stanowią elementarz sukcesu dydaktyczno-wychowawczego. Dzięki silnej, zgranej kadrze możemy konsekwentnie podejmować te wyzwania.
Dziękuję zarówno pedagogom, jak i pracownikom administracji i obsługi obecnie pracującym oraz tym, którzy już przeszli na zasłużoną emeryturę. Zaś z nostalgią wspominam tych, którzy już odeszli na zawsze. Technikum Weterynaryjne w Jeleniej Górze jest szkołą z tradycjami. Na tę tradycję pracowali również moi poprzednicy. Lekarz weterynarii Teodor Wiatroszak, magister Zdzisław Sielewicz, doktor weterynarii Zygmunt Użycki, doktor Roman Kwaśnicki, magister Wanda Ziarkiewicz-Stępińska. Łączę wyrazy głębokiego, bardzo głębokiego szacunku dla ich dokonań. Wyjątkowo i klimat szkoły, tak mogą być brawa. Wyjątkowy klimat szkoły budują uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, co w otoczeniu bujnej przyrody przy ulicy Leśnej 5 pozwala kreować atmosferę przyjaźni, zrozumienia i zrozumienia. Willa przy ulicy Kraszewskiego, pałac Szafgoczów przy ulicy Cieplickiej oraz obiekt przy ulicy Leśnej od wielu lat pełnią rolę bazy dydaktycznej, którą systematycznie rozbudowujemy, modernizujemy, doskonalimy. Posiadamy liczne pracownie komputerowe, wiele tablic multimedialnych, pracownie anatomii zwierząt, dobrze wyposażone dwie pracownie gastronomiczne, boisko szkolne do gier zespołowych, inne pracownie, jak również bazę noclegową w Bursie. Popularność szkoły i zaufanie do niej nie przychodzi jednak samo z siebie. W naszej szkole panuje wyjątkowo przyjazna atmosfera. Jest to szkoła otwartości, demokracji, tolerancji, wolności w wyrażaniu własnych opinii, ale także wymagań co do kompetencji formy i treści, wartości merytorycznych sądów i ocen, rzetelnej wiedzy i wzajemnego szacunku wszystkich współdziałających ze sobą stanów szkolnych. Wychodzimy z założenia, że każdy uczestnik społeczności szkolnej jest jednakowo godny szacunku i równy wobec prawa szkolnego. Daje to poczucie wszystkim, poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Nasi absolwenci, drodzy Państwo, zarówno ci wcześniejsi, jak i też coraz częściej ci z ostatnich lat, rozsławiają imię szkoły, pełniąc różne funkcje, tworząc dobra nauki, kultury lub pracując w mediach, stając się tak zwanymi osobami publicznymi. Szanowni Państwo, mury popularnego weterynarza opuszczają nie tylko technicy, ale późniejsi lekarze weterynarii lub lekarze medycyny ludzkiej, doktorzy różnych dyscyplin naukowych, profesorowie, docenci, dziekani wydziałów różnych uczelni. Przyjechali tutaj nie tylko z całej Polski, ale również z całego świata. Za to raz jeszcze chylę przed nimi czoła. Absolwenci weterynarza, to wy jesteście solą tej ziemi. To dzięki waszym zdolnościom i zaradności mogliście dalej kształcić swoje pasje życiowe i osiągać życiowe sukcesy. Drodzy Państwo, będę kończyć. 70 lat minęło. Na drugie tyle teraz przygotuj się. Parafrazą słów piosenki Andrzeja Rosiewicza chciałabym zakończyć moje przemówienie, życząc wszystkim kolejnych 70 albo więcej lat efektywnej pracy pedagogicznej. Raz jeszcze dziękuję za Państwa obecność w tym szczególnym dla nas dniu. Uprzejmie dziękuję. A teraz poproszę pana naczelnika Pawła Domagałę o odczytanie listu gratulacyjnego w imieniu pana prezydenta Marcina Zawiłę, prezydenta miasta Jeleniej Góry. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że poproszę w imieniu prezydenta
o usprawiedliwienie nieobecności z uwagi na bardzo ważne spotkanie, które niespodziewanie wynikło w ratuszu i do ostatniej chwili byliśmy przekonani, że prezydentowi uda się przyjechać, jednak nie udało się. Proszę Państwa, w imieniu prezydenta pozwolę sobie odczytać list, a potem kilka słów pozwolę sobie od siebie. Dzisiejsza uroczystość związana z jubileuszem 70-lecia Technikum Weterynaryjnego w obecnym Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla wszystkich obecnych pracowników szkoły oraz tych, którzy byli z nią związani w ciągu istnienia placówki. W tak szczególnym dniu składam wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku gronu pedagogicznemu i pozostałym pracownikom szkoły za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę kształtowania charakterów młodych ludzi, za przygotowanie ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie. Dziękuję za budowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm. Szczególne słowa uznania pragnę także skierować do wszystkich uczniów, którzy mają i mieli możliwość zdobywania w tej szkole wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Jestem przekonany, że dzisiejszy jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezwykłym przeżyciem, a wyzwania współczesnej cywilizacji będą podejmowane przez nią z pogodą ducha i otwartością na pokonywanie trudów życia. To tyle, jeśli chodzi o słowa, które padają z ust prezydenta. Natomiast chciałbym dodać, że w uznaniu ogromnego trudu, jakie Państwo ponosiliście w ostatnim czasie przy zmianie miejsca siedziby, przy budowaniu nowych pracowni, tak trzeba sobie powiedzieć, przy rekonstruowaniu związanych z tym działań, no myślę, że na pewno w najbliższym czasie placówka na ulicy Leśnej będzie termomodernizowana i to będzie ten wkład miasta w dalsze budowanie szkoły, a jednocześnie chcielibyśmy wraz z prezydentem życzyć pełnej stabilizacji właśnie w tym miejscu, tak aby szkoła mogła się rozwijać na ulicy Leśnej bez konieczności dalszych zmian miejsca siedziby. Proszę Państwa, jestem osobiście ze szkołą związany od wielu, wielu lat. Moje najmłodsze lata dzieciństwa i młodości właśnie konkretnie w internacie Technikum Weterynaryjnego były spędzane i bardzo dziękuję kolegom, którzy machają do mnie w tej chwili, ale przede wszystkim dziękuję profesorom, dyrektorom ówczesnym za to takie miłe, sympatyczne podejście do Pawła i jak gdyby wplecenie mnie w ten system kształcenia, no, byłem obok, ale na pewno wychowania. Dziękuję za te lata, dziękuję za to, że możemy w dalszym ciągu współpracować. Chylę czoła przed panią dyrektor i gronem pedagogicznym, które ostatnie lata włożyły naprawdę ogromny wysiłek w funkcjonowanie szkoły, ale również musieli pokonywać szereg trudności i myślę, że pokonali je wspaniale. Raz jeszcze gratuluję jubileuszu, życzę wszystkiego najlepszego i jak najlepszego rozwoju szkoły. A na ręce pani dyrektor pozwolę sobie taki skromny bukiecik złożyć. Dziękuję Państwu. Mój przedmówca, prowadzący, pan Paweł Dernoga, jest bardzo miłym człowiekiem, bardzo go sobie cenię, ale skleiły mu się znowu kartki z przywitaniem.
pani Anny Ragiel i jeszcze kilku gości. Wszystkich ich przepraszam, a szczególnie panią Ragiel, która jest przewodniczącą Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i wielką moją przyjaciółką osobistą i przyjaciółką szkoły. Brawa dla pani Anny Ragiel. Jeszcze raz proszę przyjąć moje najszczersze przeprosiny. Prosimy o zabranie głosu dyrektorów Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze, pana magistra Zdzisława Sielewicza. Szanowni Państwo, drodzy absolwenci, ze wzruszeniem wchodziłem tutaj, żeby kilka słów powiedzieć do Was. Moje życie to właśnie ta szkoła. Mam do dyspozycji 5 minut, zacznę od końcowego wniosku. Jestem szczęśliwy, że właśnie trafiłem do takiej szkoły z taką młodzieżą. Jako młody nauczyciel musiałem mieć wzory i dla mnie wzorem była pierwsza moja dyrektor, pani Eugenia Piotrowska. Fizycznie ułomna, natomiast duchowo geniusz. Poświęcała szkole maksymalnie wiele czasu. Mieszkała w niewielkim pokoiku w szkole, także pracowała przez 24 godziny, oczywiście z asystą swoich ulubionych stworzeń, mianowicie piesek Pimpek i Łobuz. Nasi absolwenci z Technikum Rolniczego dokładnie pamiętają, bo to jest piesek, który zawsze odprowadzał młodzież na zajęcia do gospodarstwa rolnego. No, dodam jeszcze, że genialny piesek, który sam jeździł jeszcze tym tramwajem, który to funkcjonował w Jeleniej Górze i ulicą 1 Maja, nasi uczniowie wysiadali przy cmentarzu, żeby trafić na ulicę Kilińskiego. Oczywiście Pimpek razem z młodzieżą, a potem znał już możliwości, także sam dojeżdżał. Dawniej w tramwaju był konduktor. Konduktorzy oczywiście nie mieli nic przeciwko Pimpkowi, bo to był bardzo sympatyczny piesek. Pani dyrektor Piotrowska mocno pomagała młodym nauczycielom. Taki fakt. Pojawił się w szkole nauczyciel mechanizacji, pan Botkowski, wyjątkowo przystojny. Mieszkał w szkole. Pani dyrektor z Pimpkiem po południu czy pod wieczór pilnowały przejścia do kwatery naszego kolegi, żeby nie przeszkadzać mu w przygotowaniach do zajęć. Pani dyrektor Piotrowska miała szczególny talent do zarządzania. Była samotna, mieszkała w szkole i nie prowadziła żadnej ewidencji. Swoje pieniądze z Komitetu Rodzicielskiego przeznaczała w całości na potrzeby szkoły i uczniów. Był to wspaniały człowiek. Praktycznie ona mnie zobowiązała do studiowania filologii polskiej. No, na pewno szukała następcy i dla mnie będzie zawsze super wzorem. Na pewno wzorem człowieka, patrioty, będzie kierownik internatu Hipolit Dzięgielewski.
z Argentyny, gdzie był w miarę urządzony w czasie wojny, przyjechał do Europy, żeby walczyć o wolną Polskę. Po wojnie, pomimo że nie miał pełnego wykształcenia pedagogicznego, był kierownikiem internatu, kochał młodzież. Młodzież mu wybaczała nawet czasami wypowiedzi w takim troszeczkę, no niekoniecznie najsympatyczniejszym sposobie. Bardzo ciekawym człowiekiem był dyrektor Wiatroszek, mój poprzednik. Zaczynaliśmy wspólnie prowadzić ten kierunek weterynarii. Moją klasą była pierwsza klasa weterynaryjna z obecnym Gienkiem Raglem, który był gospodarzem, szalenie pomocny w wychowaniu kolegów. Natomiast dyrektor Wiatroszak też przejął weterynaryjną klasę, ale drugą, dlatego że była to klasa przeniesiona z Chojnowa. Chojnów zrezygnował z weterynarii, myśmy przejęli i w ten sposób stała się nasza szkoła weterynaryjna, jedna z pięciu w Polsce, a powiedziałbym jedna z trzech najlepszych. Poszedłem na emeryturę, ale jeszcze współpracowałem z panią dyrektor i wyrażam serdeczne podziękowanie kolegom, którzy faktycznie dbali o honor szkoły, wiele wnieśli przynajmniej w popularność szkoły. Kolega Fryderyk Stradowski prowadził z naszą młodzieżą telewizyjne lekcje technikum rolniczego. Cała Polska śledziła i wiedzieli, że to są jeleniogórzanie. Duże zasługi opiekuńcze ma kierownik Domagała. Wiele lat, oczywiście, nie miał prywatnego czasu. Służba była najważniejsza. Dzięki takim ludziom, jak jeszcze pani profesor Zakrzewska, pani profesor Wisłocka, szkoła mogła dobrze funkcjonować. Wyrazy uznania koledze Bawińskiemu. Jeżeli poznawaliśmy Polskę, to w piękny sposób, to zasługa Anatola. Jako że boję się, żeby wydłużyć ponad limit czasowy, wobec tego wszystkich pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mogę spotykać się z absolwentami. Spotykam się na zjazdach klasowych, no i na tych uroczystościach, które kolejno odbywają się. Także nie żałuję tych 44 lat, które spędziłem właśnie w tej szkole. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy na scenę pana doktora inżyniera Romana Kwaśnickiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Chciałbym w pierwszych słowach pani dyrektor podziękować za to, że podjęła się trudu zorganizowania zjazdu. Za to, że utrzymała szkołę, bo też były różne zawirowania i technikum weterynaryjne w tych zawirowaniach przetrwało. I za to, że kultywuje historię technikum weterynaryjnego. Za to po trzykroć serdeczne dzięki w imieniu własnym i także przemawiam jako absolwent tej szkoły, więc w imieniu absolwentów. Ja chcę powiedzieć, proszę państwa, że
wytargowałem z panią dyrektor tam czas wystąpienia. Pani dyrektor mi powiedziała 3 minuty. Ja mówię 5 lat, bo 5 lat byłem dyrektorem. Więc no, nie przedłużę swojego wystąpienia poza ten czas. Chciałbym także powiedzieć, że chyba jestem największym szczęściarzem w tej szkole, bo 5 lat przepracowałem jako dyrektor i 5 lat przebyłem jako uczeń, czyli w sumie staż 10 lat i za to serdeczne wielkie dzięki. Kapitalna była współpraca w tworzeniu i prowadzeniu szkoły właśnie z panem dyrektorem Sielewiczem, gdzie zależność wtedy pan dyrektor, ja uczeń, a potem wielka przyjaźń, która no, trwa do dzisiaj i tak powinno być. Uczniowie z czasem wychodzą z tej szkoły, stają się mądrzy, dorośli, przygotowani do życia, a potem zawiązują się przyjaźnie. I za te przyjaźnie także serdecznie dziękuję. Łączy mnie wielka przyjaźń z Eugeniuszem Raglem, obecny na tej uroczystości, także za nią, jego żoną, gdzie szkoła bardzo dobrze współpracowała z opieką nad zwierzętami, ze schroniskiem i siebie tutaj bardzo fajnie realizowała. Chciałbym serdecznie pozdrowić tych uczniów, absolwentów, gdzie w tym czasie byłem dyrektorem szkoły. Myślę, że ich tak za bardzo nie skrzywdziłem, bo kształcili się i wyszli na ludzi. Dziękuję za przyjaźń moim kolegom i tym starszym, i tym młodszym w tym czasie, gdy uczęszczałem do szkoły. Nigdy nie chciałam nosić tarczy, ale teraz już mi przypięli tą tarczę, także się bardzo cieszę. Wielu z tych absolwentów było kapitalnie przygotowanych do życia. Wielu jest porozrzucanych po świecie, są profesorami z dziedzin weterynaryjnych, niektórzy są marszałkami, ministrami, wojewodami byli, także cała gama. Co o tym świadczy? O tym świadczy, że szkoła kapitalnie przygotowywała do życia i do roli, jaką szkoła musiała się odnaleźć w Polsce, w różnych okresach i ona się odnajdywała. Jedynie co łączyło dzisiaj słuchając i śpiewając hymnu, to to, że hymn się nie zmienił i to, że te kwiaty się też nie zmieniają w swojej wymowie, bo na 30-leciu szkoły, które no, organizowałem, byłem współorganizatorem, także były biało-czerwone wymowne goździki. Jeszcze raz, no, słowa się cisną, żeby ciągle dziękować i właściwie po prostu jest za co. Całym sercem zafascynowany byłem szkołą, nauczycielami, którzy byli mistrzami w swoim zawodzie. Pan dyrektor Sielewicz był dla nas wzorem humanisty, znakomitym polonistą, gdzie rozwijał u nas, wśród nas miłość do teatru, do sztuki, do literatury. Pan profesor Stradowski, który skromnie siedzi tam w drugim rzędzie, to tych, którzy byli obciążeni genetycznie małymi zdolnościami do nauk ścisłych, to umiał je rozwinąć i każdego po prostu przygotować. Chciałbym także podziękować nieobecnym tutaj nauczycielom, mojej wychowawczyni pani profesor Wisłockiej, co tutaj pan dyrektor Sielewicz wspominał, a także pani profesor Zakrzewskiej, która znakomicie z chowu i z hodowli zwierząt, także z genetyki nas przygotowywała do przyszłego życia, nie tylko zawodu technika weterynarii, ale i hodowcy zwierząt. Dziękuję także pani Wisłockiej i panu Hanzowi za to, że w pewnym okresie czasu zmian politycznych namówili mnie, żebym spłacił dług swojego wykształcenia i wrócił do szkoły i stanął do konkursu na dyrektora szkoły. Stanąłem do tego konkursu,
Wygrałem ten konkurs, potem mnie z tej szkoły wyrwano, byłem wicewojewodą jeleniogórskim, przez pewien okres czasu pełniłem obowiązki wojewody, ale zawsze byłem przychylny dla szkoły i pomocny tym wśród absolwentów techników, którzy tej pomocy potrzebowali. Czasami występował element braku pracy i pewnej depresji, jak się odnaleźć w nowym życiu. A potem dalsza praca w Urzędzie Marszałkowskim czy w Ministerstwie Rolnictwa jako szef KRUS-u ogólnopolskiego. Dziękuję szkole za to, że nas wykształciła, mówię w imieniu wszystkich absolwentów, że przygotowała do życia i myślę, że spłaciliśmy, ci starsi, dług wobec Polski swoją uczciwą pracą na rzecz rolnictwa i na rzecz kraju. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, samych sukcesów. Niech szkoła trwa, rozwija się i będzie odporna na zmiany, które niejednokrotnie zaskakują, ale teraz i Unia Europejska trochę pomaga, bo jest zielone światło i trzeba je wykorzystać dla kształcenia zawodowego, nie już ogólnokształcącego, tylko zawodowego. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję wam wszystkim, którzy przyjechaliście na ZEW, na rozsyłane wici o zjeździe tej szkoły. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na scenę przedstawiciela szkół ponadgimnazjalnych, panią Wandę Kozyrę. Z okazji pięknego jubileuszu 70-lecia Technikum Weterynaryjnego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze składamy gronu pedagogicznemu, społeczności uczniowskiej i pracownikom szkoły wyrazy najwyższego uznania i szacunku za aktywną i twórczą działalność na rzecz edukacji. Życzymy państwu nieustającej radości z efektów podejmowanych działań, pasji i energii w dążeniu do wytyczonych celów, wytrwałości, satysfakcji z sukcesów uczniów oraz dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata przyniosą nowe wyzwania i sukcesy w szkole. Życzymy wszystkiego dobrego. My, tutaj też siedzi moja koleżanka, chodziłyśmy do Ogólniaka, do Żeromskiego i zawsze przyjaźniłyśmy się z wieloma ludźmi z tak zwanego weterynarza. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkiego dobrego, miłego jubileuszu i miłego spędzenia tych chwil wspólnych. Zapraszamy do nas doktora Stanisława Dzimirę, prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, absolwenta naszej szkoły. Szanowni państwo, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy absolwenci, drodzy uczniowie. Jest mi niezmiernie miło, a przy okazji jestem bardzo dumny, że jako absolwent mogę odczytać list gratulacyjny kierowany na ręce pani dyrektor przez dziekana wrocławskiego wydziału, profesora Krzysztofa Kubiaka. Wielce szanowna pani dyrektor, z okazji doniosłego jubileuszu 70-lecia powstania Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze pragniemy w imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przekazać wyrazy najwyższego szacunku i uznania za dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy oraz złożyć życzenia pomyślności i dalszego rozwoju. Od siebie dodam, pani dyrektor, że życzę pani i gronu pedagogicznemu, aby to poniekąd takie wspólne życzenia dla mnie również, aby jak największa liczba państwa absolwentów zostawała co roku studentami naszego wydziału. Życzę państwu dalszych sukcesów, a korzystając z prawa głosu i pozwolę sobie na odrobinę prywaty, nie byłbym taki dumny z ukończenia tej szkoły, gdyby nie poniekąd rodzinna tradycja i mój starszy brat, również absolwent, któremu bardzo dziękuję. Zapraszamy do nas pana Ryszarda Pocheć, wizytatora z Kuratorium Dolnośląskiego.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Dyrektor, rok 2016 to dla Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze rok szczególny, bowiem 70 lat temu rozpoczęli tutaj naukę pierwsi uczniowie. Każdy obchodzony jubileusz jest połączeniem tradycji i doświadczenia z nowoczesnością i młodością. Ludzie i wydarzenia przemijają, ale momenty takie jak ten stanowią znakomitą okazję do wspomnień, skłaniają do refleksji związanych z minionymi i obecnymi latami. Szkoła to miejsce spotkań pokoleń ludzi tworzących jej historię, kolejnych roczników, absolwentów, którzy opuścili jej mury. W dniu takim jak dziś pojawia się radość wspomnienia przeszłości przywoływanej w koleżeńskich rozmowach, a ława szkolna staje się symbolem tego, co najbardziej wartościowe, zdobywania wiedzy i umiejętności, kształtowania charakterów i postaw, zawierania cennych przyjaźni. Pomimo tego, że nie mogę wziąć udziału w tej wzruszającej uroczystości, pragnę przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia oraz życzenia. Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego jubileuszu wielu niezapomnianych chwil spędzonych w szkolnych murach oraz wielu wspaniałych przeżyć. Niech jubileuszowy dzień zapisze się trwale w Państwa dobrych wspomnieniach. Szczerze gratuluję wieloletniej historii szkoły tworzonej przez panią dyrektor, nauczycieli oraz wszystkich pracowników. Dziękuję Państwu za wytrwałość, wielkie serce i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swoje zadanie, dając uczniom szkoły oparcie w świecie wartości. Za całą dotychczasową działalność składam słowa najwyższego uznania wszystkim, którzy szkołę niegdyś tworzyli, kierowali nią, wychowywali i kształcili kolejne pokolenia. Mam nadzieję, że radość z dzisiejszego święta i duma płynąca z tak znaczącego jubileuszu pozwoli uczniom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły podejmować nowe wyzwania, a wytrwałość i entuzjazm będą towarzyszyć codziennej pracy. Podpisany Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Drodzy Państwo, pozwólcie również, że ja trzy słowa. Kogo można bardziej zainteresowanego, bardziej zaangażowanego wewnętrznie, duchowo wysłać jako reprezentanta na taką uroczystość? Tylko absolwenta takiej szkoły. Cieszę się i chwalę się wszędzie, że jestem absolwentem tej szkoły, że co prawda 5 z 70 to jest zaledwie mały fragment lat spędzonych tutaj. Był bardzo ważnym wykładnikiem i wskaźnikiem również w moim życiu. Słyszeliśmy tutaj, mówiono o tym, że nasi absolwenci są kadrą, są najlepszymi pracownikami wśród zarządzających uczelniami, wykładających na uczelniach, ale powiem Wam więcej. Wśród naszych kolegów są również ludzie, którzy są wykonawcami rockowymi i zespół tworzony między innymi przez naszego kolegę jest bardzo często widoczny, chociażby w telewizji. Nazywam nie powiem, bo jest trochę brzydka. Natomiast wszędzie się pojawiamy i z tego powinniśmy się bardzo cieszyć. Cieszymy się również, że nasza szkoła wychowała wielu, wielu sportowców. I mam nadzieję, że już niedługo tablica, która będzie odsłonięta w Jeleniej Górze, poświęcona zapaśnikom, będzie również fragmentem, jej fragmentem historii będą również nasi absolwenci. Jeszcze raz cieszę się i dziękuję wszystkim Państwu, że z częścią z Was mogłem w tych samych czasach, w tych samych latach chodzić do szkoły i wspólnie pobierać nauki od tak wspaniałych nauczycieli. Śpiewaliśmy może nie tak ładnie jak dzisiaj tutaj chór, kiedy idę Kraszewskiego, już od partii widać ją. Tej partii już nie ma, budynek przejęła inna instytucja, nasz zresztą budynek też gdzieś tam sobie stoi bez nas, ale sednem szkoły są ludzie, są nauczyciele i są jej uczniowie. Bardzo bym chciała, byśmy wszyscy zawsze mogli z radością przyznawać się do tego, że chodziliśmy do tej właśnie szkoły i abyśmy się wszyscy właśnie, wiedząc, że jesteśmy absolwentami Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze, mogli się zawsze wspierać. Dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej chwili głos, zapraszamy. Witam szanownych Państwa. Chciałem podziękować za te ciepłe słowa skierowane pod moim adresem. Nie wiem, czy to mnie szkoła wychowała, czegoś nauczyła, ale moja żona po 43 latach małżeństwa mówi, że to ona mnie wychowała.
Ale potwierdzam to w tej rozciągłości, że chłopaki z weterynarza to przystojni, mądrzy i wspaniali ludzie. A tak naprawdę to chciałem poprosić panią dyrektor Helenę Kasperczyk, ponieważ ją bardzo osobiście lubię, ale nie tylko. Jako prezes w imieniu zarządu głównego chciałem pani Helenie Kasperczyk wręczyć wyróżnienie. Została odznaczona medalem 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w uznaniu zasług za czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych, wkład w rozwój towarzystwa i okazaną wyjątkową życzliwość wobec zwierząt. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania, życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w każdej działalności. A to jest taki piękny medal wydany z okazji 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. No jak widać, jest to organizacja z długimi tradycjami. Serdecznie się cieszę, że mogę ci wręczyć, Helenko, coś takiego. A jeśli mogę jeszcze, to chciałem poprosić Zdzisława Sielewicza, pana dyrektora Sielewicza, bo towarzystwo też przygotowało coś dla pana dyrektora. Za jego wielką miłość do zwierząt chciałem również wręczyć, to może ja zejdę, Zdzisław, jeśli masz trudności, odznakę również wydaną z okazji 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Zdzisław jest miłośnikiem kotów, od wielu lat się nimi opiekuje, karmi je, co towarzystwo oczywiście bardzo cieszy. Ja myślę, że większość z państwa kocha, lubi zwierzęta i jest im bardzo życzliwa. Wszystkim gratuluję i cieszę się, że mogli tutaj przyjechać, szczególnie tym absolwentom najstarszym. Nie wiem, czy jest kolega Bronisław Szelec ze swoją grupą. To serdeczne gratulacje. Dożyliście, jesteście razem z nami. I wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, szanowni goście, chciałbym od Związku Nauczycielstwa Polskiego złożyć państwu wszystkiego najlepszego, bo jest to 70 lat. Związek oczywiście ma 110 lat i tu chciałbym z tej okazji pani dyrektor wręczyć monografię Związku w Polsce i monografię Związku w Jeleniej Górze i taką tablicę, która znajduje się w historii Muzeum Związku w Pilaszkowie. To jest na pamiątkę i oczywiście te kwiatki i wszystkiego najlepszego. Szanowna pani dyrektor, wielce szanowne grono pedagogiczne, drodzy dyrektorzy, absolwenci, drodzy goście. 74 rok, czyli 42 lata temu, miałem tą możliwość i skończyłem tą wspaniałą szkołę, gdzie powtórzę słowa Jerzego Zaborowskiego, który zaczynał z nami choroby wewnętrzne. Może nie za wiele się nauczycie, ale życia to ja was na pewno nauczę. I myślę, że w większości mi się to udało. Pan dyrektor Sielewicz wymienił wspaniałe nazwiska, które nas kształtowały. I powiem, że z wielkim sentymentem wracam niejednokrotnie, kiedy pytano mnie, co osiągnąłem przez szkołę, przez Państwowe Technikum Weterynaryjne, to mówię tak. Pan profesor Sielewicz nauczył mnie czytać, pisać i kochać teatr. Pan profesor Stradowski nauczył mnie liczyć w miarę szybko i zawsze pamiętam, licz na siebie i kończ jak najwięcej, bo nie wiadomo, co będziesz jeszcze w zawodzie uprawiał. Także serdecznie dziękuję. Chciałbym również podziękować pani profesor Wisłockiej, pani profesor Zakrzewskiej, pani profesor Zobczyńskiej. Niejednokrotnie nie należałem do tych spokojnych uczniów i krąbrość powoduje, że dzisiaj nie ma pani profesor Wisłockiej, ale wydaje mi się, że warto przypomnieć sobie pewną czytankę i powiedzieć prastity minia moja uczytielnico. No cóż, tak ten czas leci, że również z wiekiem
nowi absolwenci przybywają, nowe zadania przed szkołą stoją. My również w jakimś sensie się zmieniamy. Dzisiaj reprezentuję ziemię lubuską, a związany z nią jestem od 1974 roku. Właściwie zacząłem pracę, kiedy sprowadzono pierwsze fryzy holsztajny do Polski, kiedy to Edward Apolinarski przyczynił się do tego, że dzisiaj mamy fryza polskiego. Osobiście powiem, że eksperyment znakomity, genetycznie udany. Pani profesor Zakrzewska na pewno byłaby z tego tytułu bardzo dumna. Udany dlatego, że fryz nazywa się polski. Ja jestem zwolennikiem, żeby się nazywał lubuski, prawda? W związku z tym chciałbym jeszcze raz tu zapromować tą moją ziemię, ale jednocześnie podziękować pani dyrektor, ponieważ tak się składa, że znamy się z okresu wielkiej przyjaźni, jakim darzyliśmy technikum chemiczne, a zwłaszcza panie z technikum chemicznego, wspólne zabawy. I kiedy w tamtym roku na zjeździe technikum chemicznego mieliśmy możliwość się spotkać, mówi, ale poczekaj, będzie 70 lat i ja to zrobię. Ja mówię, a będzie ci się chciało. I pokazuję, że się chciało. Drodzy państwo, dziękuję ci za to, Helenko, i pozwól, że ziemia lubuska jest ostatnio taką oznaką, szlakiem miodu i wina. Wino nam się udaje, miód wychodzi jak zawsze najlepiej, ponieważ robią to pszczoły. Natomiast muszę powiedzieć, nie dodano jeszcze i mlekiem płynąca, z czym myślę, że w niedługim czasie się poprawimy. I jako, że kwiatów nie mam, ale mam naprawdę bukiet i kwiat wspaniałych win, pozwolę sobie dla wspomnień dla siebie. I jeszcze chciałbym mojemu ukochanemu wychowawcy, przyjacielowi, który niejednokrotnie darzył mnie słowem prawidłowym, nie zawsze może się z tym zgadzałem, ale wyszło mi to na zdrowie, również żeby ten bukiet wspomnień mu służył. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. W swoim życiu najbardziej kocham weterynarię i właściwie najwięcej jej zawdzięczam. Przez 20 lat byłem wielkostadnikiem, a potem buchnęło coś, co się nową samorządnością nazywa. W związku z tym specjalizuję się w prawie samorządowym. Skończyłem Uniwersytet Szczeciński i zacząłem od burmistrzowania. 3 kadencje, a teraz aktualnie jestem wicemarszałkiem województwa lubuskiego. Nazwisko Romuald Gawlik. Ja tylko słówko wyjaśnię. Owszem, poznaliśmy się będąc w wieku szkoły średniej, z tym, że pan Roman spotykał się ze mną i z Anią, ale ożenił się z Anią. Państwo, pani dyrektor, ja w imieniu Książnicy Karkonoskiej, wszystkich bibliotekarzy, przekazuję najszczersze wyrazy uznania, przekazuję serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszego jubileuszu i życzenia pani dyrektor, wszystkim absolwentom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły, gronu pedagogicznemu i życzę wielu, wielu sukcesów, wiele pomyślności, zdrowia i myślę, że współpraca z Książnicą Karkonoską pomoże w osiągnięciu tych sukcesów. Tu pan mówił o tym, że z absolwentów szkoły wywodzi się wielu sportowców. Ja pozwolę sobie na ręce pani dyrektor przekazać nasze regionalne wydawnictwa. Między innymi jest album o sportowcach ziemi jeleniogórskiej i myślę, że tutaj znajdziemy również uczniów Technikum Weterynaryjnego. Także bardzo serdecznie proszę na pamiątkę tej uroczystości i wszystkiego, wszystkiego dobrego od bibliotekarzy. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to zamykamy część oficjalną.
Zapraszam Państwa na część artystyczną, a potem na uroczysty bankiet, który już na Państwa czeka. Drodzy Państwo, te wszystkie komplementy, upominki, pochwały nie należą się mnie. To wszystko należy się Państwu, bo to są Wasze osiągnięcia. Wyłącznie Wasze. Także ja jestem tylko takim posłańcem, który to wszystko przekaże na ręce biblioteki oprócz wina. Dziękuję bardzo. Prosimy wszystkich Państwa o powstanie. Poczet sztandarowy, wyprowadzić sztandar. Dziękujemy bardzo.